Budowa nowej bazy Envicu rozpoczęła się w 2016 roku. Obok istniejącej stacji uzdatniania wody przy ulicy Wałeckiej powstał nowoczesny kompleks biurowy i pomieszczenia techniczne. Dla miejskich wodociągów zmieni się wiele. Przede wszystkim model funkcjonowania firmy. Firma posiadała kilka obiektów. Dzisiaj będziemy skupieni w jednym miejscu. Pozostanie oczywiście, bo musi być oddzielony obiekt kanalizacji, który jest przy ulicy Młodych. Natomiast wszystkie inne działy, czyli dział inwestycyjny, dział obsługi klienta, dział techniczny. Aby łatwiej dotrzeć do nowej bazy, wybudowany został przystanek autobusowy. 3 razy dziennie dociera tu autobus linii numer 2. Nowe obiekty o powierzchni ponad 2,5 tysiąca metrów kwadratowych w większości zostały sfinansowane ze środków własnych Envicu. Wykonawcą inwestycji była firma Peel Building. W przyszłym roku ruszyć ma kolejna inwestycja Envicu, tym razem związana z budową farmy fotowoltaicznej na terenie nowej bazy. Prąd z niej powstający miałby być wykorzystywany na potrzeby własne spółki. Najpierw jednak stopniowa przeprowadzka pracowników Envicu z ulicy Chopina do nowych budynków przy ulicy Wałeckiej, gdzie pracować będzie ponad 100 osób. Wiadomo też, co z terenem po starej siedzibie. Być może, ja jeszcze nie będę przesądzał, ogłosimy konkurs na koncepcję zagospodarowania tego terenu, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, iż na terenie miasta Piły coraz mniej jest terenów pod budownictwo mieszkaniowe, ten akurat teren będzie stanowił jeden z najatrakcyjniejszych miejsc do osiedlenia się w przyszłości. I to nie tak odległej. Procedury planistyczne umożliwiające w tym miejscu zabudowę wielorodzinną mogą potrwać rok. Potem wiele zależeć będzie od deweloperów.